Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na 8 odcinek z epizodu 5 Completing the Mission z naszej ulubionej gierki, która nazywa się The Henry Stickmin Collection, ale fajnie, no to rozpoczynamy naszą zabawę moi drodzy. Wybierzemy sobie rozwiązanko takie jak nieustępliwy łowca nagród, no pewnie, że tak. Oraz, zastanówmy się, może uznany za zmarłego, o tak kolego. Okej, lider topatów aresztowany, prawa ręka pokonany, Henry ukradł czołg. Rząd przeprasza Henry'ego, Henry sfingował swoją śmierć, bohater nie spotkał Eli. No i rozpoczynamy zabawę. Superaśnie, Blue Jane'aśnie. Małe przypomnionko naszych przygód. Henry jedzie sobie czołgiem, ale fajnie. O, znowu zimno, Syberia. Więc plan przebiegnie nawet bez szefa. Tak, mamy wszystkie towary załadowane do pociągu. Nie chcę pełnić przy tym obowiązków. O, nie jest tak źle. Możesz siedzieć sobie w pociągu i mieć wolny czas. Czy mamy chronić nasze kosztowności, które ukradliśmy? Całą naszą kasę? To wszystko? O tak, przypuszczam, że to prawda. Mamy całą naszą kasę w jednym wagonie. Przypuszczam, że ochrona tego jest całkiem ważna. Cóż, chyba już lepiej zaczynajmy. Ej, patrz, gdzie leziesz, koleżko! O, ferma. O, patrzcie, to Henry i w dodatku ma plan! Podsłuchał ich! Wspomniany pociąg z kosztownościami klanu. Jeden dzień do wystrzelenia rakiety z kosztownościami na orbitę. Wow, Henry jedzie z kradzionym czołgiem i obserwuje pociąg! O! Już chyba coś kombinuje! Zawsze ma głowę pełną pomysłów! No to może wjechać czołgiem w wagon? Bardzo oryginalne, przyznacie to sami. A może... Ognia! Albo dołącz do karawany, do tego całego przewozu i nie boimy się mrozu. Może to tak na początek. O! Dzień dobry! Jak się macie, mój bracie? O! Chyba nie jesteśmy tu mile widziani. Tak nas witacie? Od razu kulką? Jacy niegościnni, a my przecież niewinni. No dobra, moi drodzy, no to fajer, bo mnie frajer, haha, będzie kabum? Jest kabum! Chyba trochę nie trafiłeś, Henry, ćwiczyłeś chociaż trochę strzelanie na ekranie? No już dobrze, Henry, nie smuć się, spróbujemy czegoś innego, tak, kolego? No to bliskie spotkanie z wagonem, rzecz jasna, brzmi nieźle. Wow! Panie, samochód numer 3 został rozbity przez czołg, jesteśmy atakowani! No i skończył się odpoczynek przy lekturze, Henry się rozgląda. Złoty wagon. O, on jest na dachu pociągu, wygląda na to, że zmierza w kierunku wagonu z kasą. Zastrzelę go! No Henry, slalom gigant między pociskami. O, chyba jednak nie wystarczy po prostu biec. Musimy coś zrobić, wymyślmy coś, bo mam już dość, że dostajemy w kość. No dalej Henryku, bo jesteś na celowniku. Do środka, przez okno, hop! Okej, wszyscy gotowi? Serio? W samo centrum topatów wskoczyłeś? Plan genialny, lecz trochę zbyt nachalny. Okej, moi drodzy, to może do pick-upa. Hejże, hop! Mam, trzymam się, tak! Sio, na ziemię, wio, wynocha, no złaś! O, nie chcą pasażerów na gapę, biedny Henry, poobijany, zrzucony i na mortkę wywalony. No to, moi drodzy, zwinność. I jesteś gość, pewnie, wow, Henry wysportowany, akrobatyka tu fika. Uciek, nie możemy iść za nim przez tunel, czy muszę zrobić wszystko sam? O, zatrzymał pociąg. I co teraz? Henry? Co robisz? O, zniszczył klamkę i drzwi się zacięły, trochę to ich spowolni. Więc to ty jesteś tym, który powoduje wszystkie kłopoty. Nie spodziewałem się, że będę musiał tego użyć. O! Ale super gierasa! Mister Macbeth atakuje! Rewelacyjna muzyczka! Zatańczmy sobie w koło i będzie nam wesoło! Subcio! Patrzcie, możemy wybrać walkę! O, będziemy walczyć! Super! Albo na przykład działanie na ekranie! Subcio! Użycie przedmiotu albo litość! Weźmiemy go na litość? O, może nie! Na początek po męsku! Walka! Tak! Do
ataku! Łap serdaku! I co? Walczymy, walczymy, niczego się nie boimy! O nie! Nie wygląda to zbyt pozytywnie! O, zwykła walka nic nie dała! Henry pokonany i leczy swoje rany! Nie no! Zróbmy coś! Działanie na ekranie? Tak myślę! Dobra! O, przekupmy gościa! Tak, spróbujmy tego! Próbujesz przekupić gościa za pieniądze dopadów, czyli ich własne! Ta kasa nie jest nawet twoja, dzieciaku! O, baju, baju, Henry nie jest w raju! To co? Brać go na litość? O, tak, zdecydowanie! Weźmy go na litość, moi drodzy! O, on nie mówi chyba poważnie! Ej, naprawdę, jestem jak najbardziej poważny! O nie! Nie był dla nas litościwy, tylko mściwy i złośliwy! No to zostaje itemik na kłopoty nasze kremik? O, moi drodzy! Lustro! Lustereczko, powiedz przecie, kto najsprytniejszy jest na świecie? Ty, Henry, ty! Macbeth pokonany! Wraca do swej mamy! Błahahaha! Została z niego tylko kubka popiołu! Hehe. O, co to? Puk, puk! Nie możemy się tam dostać! Dlaczego nie wyjdziemy z tyłu? Ej, ty! O, i mamy podróż różnymi sposobami, na przykład drogą lądową. No cóż, tak jakoś klasycznie brzmi, niezbyt ciekawie. O, droga wodna, plum plum, albo powietrzna, do góry, aż zobaczymy chmury. No to wybieramy tą klasyczną drogę, czyli lądową, ruszamy. Henry maszynistą, pa pa, całusków 102. Oho, oj, o nie, to źle chyba skończyło się. Henry, o, umiesz prowadzić w ogóle pociąg? Niedobrze, niedobrze. No to moi drodzy, lecimy i niczego się nie boimy, a co? O, ej, a ja? Został Henry bez kasy i ze złoszczonych są topatów masy. O, no to popływamy, popływamy, nadmuchiwana tratwa. Wow! Polecieliśmy z wagonem wprost do rzeki! Super! O, jest! Świetnie! Nie jest dobrze. Tak, dla topatów nie jest dobrze, dla Henry'ego za to wspaniale! I nie smuci się wcale, a wcale! Topaci za to są w kanale! Haha! Ale subcio, płyniemy sobie, płyniemy! Wow! I miła muzyczka, no pewnie! Nie mogą nas znaleźć z tym wagonem! Subcio! Tak, moi drodzy, a Henry ma wór z kasą! Henry, gratulacje! I jedziemy na wakacje! Ale subcio, szkoda, że nie ma tutaj z nami Eli, że jej nie poznaliśmy. No cóż, moi drodzy, a ja w tym miejscu chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych zakończeń przygód Henry'ego, o tak kolego! Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!